Początek objawów podawanych przez pacjenta to 10 czerwca. Chcielibyśmy Państwu właśnie tego naszego pacjenta przedstawić. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za uratowanie mi życia. Pan jest symbolem dla nas, że warto żyć i nie poddawać się. Pan Grzegorz jest 8. pacjentem na świecie, któremu udało się przeszczepić płuca po zakażeniu koronawirusem. Operacja była bardzo ryzykowna, ale zakończyła się ogromnym sukcesem. Kardiochirurdzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu są pierwszymi na świecie, którzy przeszczepili zniszczone przez COVID płuca pacjentowi podłączonemu do ECMO, sztucznego płuco-serca. Byłem na pograniczu między życiem a śmiercią. Bardziej śmiercią niż życiem. Wystarczyło naprawdę tydzień dłużej i mógłbym nie przeżyć tego wszystkiego. Jakby te płuca się nie znalazły, nie byłoby tego dawcy, to nie byłoby tego wywiadu tutaj teraz. Od czego to się w ogóle zaczęło, ta choroba u pana? Pojawiła się tylko i wyłącznie temperatura, ale niestety z dnia na dzień osłabienie przychodziło coraz bardziej, do takiego stopnia, że już w nocy spałem na siedząco. Osłabienie nasilało się. Żona pana Grzegorza wezwała karetkę. Mężczyzna trafił do tyskiego szpitala zakaźnego, w którym pracował. Nie miał jednak tam kontaktu z chorymi. Zajmował się sterylizacją narzędzi. Lekarze od razu zaczęli podawać panu Grzegorzowi tlen i leki przeciwzapalne. Dostawał też osocze od ozdrowieńców. Nie było jednak poprawy. Stan jego zdrowia pogarszał się. Leka pokazało nam, że połowa płuc jest zajęta procesem zapalnym. Po 4 dniach od przyjęcia niestety już 90% miąższu płucnego zajęte procesem zapalnym, czyli no można sobie wyobrazić, jaka skala. Prawie całe płuca zajęte. Grzesiu się bał, ale nie dawał chyba tego po sobie poznać, dlatego że za każdym razem, jak proponowałam, Grzesiek, wystarczy, dajemy leki nasenne, zasypiasz, podłączamy respirator, prosił, że nie, dajcie mi jeszcze dzień, jeszcze dwa. No i w zasadzie trwało to 10 dni. Czyli natomiast walczył. Bardzo. Pomimo tlenoterapii, mężczyzna miał coraz większe kłopoty z oddychaniem. Lekarze musieli go podłączyć do respiratora. Przed intubacją zrobiłem sobie jeszcze fotkę. Wtedy już się pan bał? Już trochę miałem takie obawy, co będzie dalej. Pan Grzegorz przed zakażeniem koronawirusem był zupełnie zdrowy. 45-latek nie miał żadnych chorób przewlekłych. Razem z żoną Dorotą i synkiem tworzyli szczęśliwą rodzinę. Zawsze lubili aktywnie spędzać czas. Żona pana Grzegorza, będąca obecnie w 6. miesiącu ciąży, i syn też zachorowali. Przeszli jednak COVID łagodnie. Pani Dorota była na kwarantannie, kiedy jej mąż został zaintubowany. Nie da się tego opisać. To jest... Każdy dzień to był po prostu naprawdę straszny. Ten poranek, maluszek dopytujący tatę, wszędzie na koło zdjęcia, ale też wspólnych chwil i też wiadomość, że można walczyć o życie. I nie wiemy, co dalej, bo nikt nie jest w stanie po prostu go wyleczyć. Ja codziennie mężowi wysyłałam zdjęcia, pisałam do niego SMS-y, tak jakby po prostu był gdzieś delegacji. Powiedziałam, że kiedyś na pewno będzie miał szansę to odczytać i zobaczyć, co w tym czasie robiliśmy. Bardzo była pani dzielna.